Moi drodzy, stało się, dzisiaj ma miejsce premiera pierwszego dodatku do Pokémon Scarlet i Violet. Od razu jak włączamy grę po update'cie, dzwoni do nas profesor Jacques. Witaj panie Jacques'u, przepraszam, że ci przeszkadzam, pewnie szukałeś jakiegoś skarbu, ale słuchaj, mamy wycieczkę szkolną, to specjalna kolaboracja między naszą akademią i inną szkołą. I wiesz co, Kushi, wybrali cię, żebyś wziął udział w tej wycieczce. Zapoznasz się ze wspaniałym miejscem na wschodzie, krainą Kitakami. Od razu widać po nazwie, że to jest gdzieś w Japonii, także jestem mega podekscytowany. Nie możemy wysłać tak wielu uczniów, więc masz naprawdę szczęście, że zostałeś wyznaczony. Zgłoś się do hali wejściowej w szkole. Tuż za wejściem właściwie powinien być nowy NPC, który nas zabiera do nowej krainy. O, to jest ta pani? To jest pani? Tak, pani, widzę po różnych elementach. Och, to ty jesteś jednym z uczniów wybranych na wycieczkę, a twoje imię to Kushi. O, mogę powiedzieć Kushi, proszę pani, trzeba być przecież grzeczniejszym, uprzejmiejszym, jest takie słowo, bardziej uprzejmym. Masz ze sobą Terra Orb. Ty, patrz się na jej oczy, ona ma bardzo dziwne oczy. Ja tutaj coś odczuwam, takie podejrzane wajby. Czy ona jest jakaś zła, patrząc po tych oczach? Przedstawia się, że ma na imię Panna Briar. Przykro mi, że się spóźniłem. Bardzo się cieszę, że udało ci się dostać na tę wycieczkę. Ja również chciałbym pójść. O, przepraszam, panno Briar, trochę mnie poniosło. Jestem nauczycielką z Akademii Blueberry. Tak, to szkoła w regionie Unova! Szkoła Unova, czyli Nowy Jork, tak? W Stanach Zjednoczonych właściwie, bo na nim jest bazowany region Unova. Także ta wycieczka jest naszą wspólną, również naszej Akademii Blueberry, więc ja również będę nadzorować uczniów. Wybieramy się do Kitakami, odległej krainy, pełnej malowniczych pól ryżowych. To miejsce jest takie bardzo wiejskie i jest na jego temat coś tajemniczego. Powiem wam, że od razu czuję po prostu ten klimacik, bo to jest taki klimat właśnie wiejskiej Japonii, gdzie są te takie rdzenne, shintoistyczne festiwale, czczenie starożytnych japońskich bogów. To jest coś, co mnie mega jara. Bardzo muszę kiedyś, jak pojadę do Japonii jeszcze raz, właśnie wybrać się na wieś do Japonii, gdzieś na jakiś taki lokalny festiwal ku czci lokalnego bóstwa. Oglądałem też sporo anime w tej tematyce i po prostu, no lubię ten motyw. Na przykład polecam Higurashi no Naku Koroni. Co tu, aktualizacja telefonu? Tak jest, dodano Pokédex z Kitakami do mojej aplikacji, świetnie. Teraz możesz zarejestrować wszystkie Pokémony z Kitakami. No nie, myślałem, że dla jaj wgrywasz ten Pokédex. Dzięki, że mi wytłumaczyłeś, byku. Powiem ci, że wycieczka do Kitakami jest dosyć długa. Mam nadzieję, że nie przeszkadza ci latanie i długie podróże autobusem. Powiedz mi, jak tylko będziesz gotowy. No ja już jestem gotowy, słuchajcie. Lecimy z tą panią. Trochę nie ufam, trochę wygląda na niezbyt dobrą osobę. Coś czuję, że będzie jakiś plot twist. Po oczach poznaję, że ona będzie jakaś tu opętana albo zła, ale jestem gotowy, musimy, słuchajcie, jechać. Czy wiesz coś o Scarlet Book? No, nie słyszałem o tym nigdy. Pierwsze słyszę, oczywiście, wiadomo, że to jest ta książka, w której był opisany Obszar Zero. Autor tej książki, Heath, był moim przodkiem. Mam nawet jego oryginalny manuskrypt. Ty, czy ona ma oczy jak ta pani... Jak ta pani profesor, która cofnęła się w czasie? Kiedy zostałem rozdzielony od członków ekspedycji, znalazłem dziwną istotę. Nie wiem, czy była w ogóle Pokémonem, czy w ogóle była istotą żywą. Miała skorupę z warstw nachodzących na siebie w sześcianach. Lśniła jaśniej niż kamienie szlachetne. Przypominała tajemniczy, błyskotliwy dysk. To jest ten nowy Pokémon, taki, który... Właśnie z takim żółwiem. Nazwałem to stworzenie Terrapagos. Uważam, że jego ciało jest stworzone z materiału, który sprawia, że Pokémony błyszczą się i krystalizują. Terrapagos, tajemniczy, legendarny Pokémon. To jest ciekawy wątek, bo w ogóle była taka grupa etniczna, nie wiem, czy nie jacyś Majowie, czy ktoś taki, którzy właśnie wierzyli, że świat jest unoszony na skorupie wielkiego żółwia. Wierzyli w płaską ziemię i właśnie, że taki żółw sobie trzyma ten dysk na plecach na skorupie. No to co, wyruszamy do krainy Kitakami. To są moi koledzy, tylko 4 osoby z całej szkoły, to jest najbardziej niesprawiedliwa wycieczka ever. O, w ogóle ta ikonka latania, samolot i obok Dragonite leci, ale Dragonite jest szybszy od samolotu. Polecimy. Pierwszy raz ever do Kitakami. Jest, słuchajcie, scena początkowa. Hidden Treasure of Area Zero, ukryty skarb obszaru zero. Część pierwsza, The Teal Mask. I teraz bardzo trudno jest przetłumaczyć tę nazwę, gdyby... Po polsku wychodziły gry Pokémon, ja się zastanawiam, jak oni by to przetłumaczyli, bo Teal to jest, słuchajcie, cyraneczka, taki rodzaj kaczki.
ale też może oznaczać taki niebieski kolor z zielonkawym odcieniem, czyli właśnie przypominający kolor tej kaczki. Niestety ten kolor nie ma nazwy po polsku, nie wiem jak go nazwać, czy cyraneczkowy, no ciężko powiedzieć, ale u nich to jest właśnie ten taki kolor z delikatnym odcieniem niebieskiego, zielony. Także po prostu nazwijmy to niebiesko-zielona maska, nie wiem. Słuchajcie, dotarliśmy do krainy Kitakami i już widzę, że to jest Japonia! Już widzę, że to jest po prostu Japonia, ale mi się to podoba. Słuchajcie, Paldea, wiadomo, że to jest Hiszpania, południowa Hiszpania. Właściwie cała Hiszpania, co ja gadam, że południowa. Właściwie cała, wraz nawet z Portugalią. Patrzcie na te pola ryżowe. To jest miasto Mosui, to będzie nasza baza na całą wycieczkę. Ale takie typowe, wiejskie, małe, no nie miasteczko, tylko mała miejscowość w Japonii. Och, czy jest ci niedobrze od podróży? Może tutaj zatrzymajmy się. Mam dla ciebie małe pytanko. Czy wejdziesz tam do Community Center, w tym Mosui, i powiesz im, że już przyjechaliśmy? Może również wyjaśnisz, że jeden z naszych uczniów czuje się niezbyt dobrze. Ty, a mogę pójść tutaj? Nie możesz jeździć tutaj na Koraidonie! Może później będę mógł. Ty, ile przedmiotów! Jak mi się to podoba! W ogóle jaką mam ekipę Pokémonów? A, tą, którą walczyłem na PvP, czyli Dragonite, Goldengo, Anihilape, Murkrow, Roaring Moon, Torkoal. Czy ja powinienem zmienić poczki, żeby nie było aż tak łatwo? Dobra, zobaczymy na początek, jakie to są poczki i przeciwnicy na jakich levelach. Pozbierajmy sobie troszkę tu itemków, bo w sumie czemu nie? No to ciekawe, że na początek nie mamy naszego Koraidona, tylko musimy chodzić z buta. Może to i dobrze, bo bardziej tak się wczujemy w klimacik tej ciekawej, nowej krainy. I właściwie te wszystkie poczki są nowe, nie? Znaczy nowe. Po prostu nie było ich wcześniej w Pokémon Scarlet i Violet. Teraz powróciły do krainy Kitakami. Pucienki tu chodzą. To trochę jak w regionie Hoenn, nie? Poziom 54. Nie, nie mamy tych poczków w Pokédexie ewidentnie. Są dla nas zupełnie, zupełnie nowe. To jest fajne dla osób, które mają jakieś tam swoje ulubione Pokémony z różnych generacji, po prostu no nie było ich wcześniej w Pokémon Scarlet i Violet. Wiadomo, że do pewnego momentu takim hasłem przewodnim Pokémonów było złapie wszystkie, ale od bodajże piątej generacji albo czwartej już nie można złapać ich wszystkich, po prostu nie wszystkie Pokémony są w każdej grze. Ciekawe, czy jest jakaś nagroda później też za uzupełnienie całego Pokédexu. No ja tego nie wiem jeszcze jak nagrywam to, bo ja nagrywam to w pierwszy dzień, kilka godzin po premierze z samego rana, więc nie czytałem jeszcze żadnych poradników, żadnych informacji. Ale pewnie na kolejny odcinek już sprawdzę, czy warto zbierać sobie Pokédex, czy to nam coś daje na przykład. Ty, w ogóle tutaj są na przykład rajdy, nie? Tu jest jakaś pani, także nasza pierwsza walka to jest jakaś dziewczynka, zobaczcie! Ale ma ładne ubranko, ale ma śliczną yukatę. Oczywiście te yukaty są takie trochę zmodernizowane, powiedziałbym. Ale i tak są piękne. Przypominają takie jakieś historyczne ubrania w Japonii, właściwie takie właśnie, no yukaty, które noszono no jeszcze powiedzmy 100 lat temu, tylko że zawsze kobiety nosiły długie ukaty. Nie nosiły takich przed kolano, no to byłoby, słuchajcie, bardzo nieobyczajne, tak to powiedzmy. Na pewno wywołałoby to skandal obyczajowy na całą Japonię. I taka kobieta zostałaby wtrącona do więzienia za to, że pokazuje kolana i kostki, nie no. Skandal, jak tak można? Teraz będzie Chingling. Czyli tak, czyli poczki tutaj mają około 50 levele. No my sobie zaraz trochę pozmieniamy tutaj ekipkę. No rzeczywiście to jest bez sensu, że ja bym tutaj chodził z Pokémonami na setnym poziomie, które w ogóle są wykoczone też pod PvP, czyli mają, wiecie, idealne IV, idealne EV-ki, idealne tutaj abilitki, przedmioty i tak dalej. No to było trochę przesada, więc po prostu zrobimy to na tej zasadzie, że ja zaraz sobie ustawię też inne poczki i może zrobimy po prostu od nowa ekipę? Może będziemy trenować tylko Pokémony z regionu właśnie Kitakami? Żeby było ciekawiej. Puchienę może nie, bo one są zbyt takie namolne, aż tutaj mnie ciśnienie od nich skacze, ale te pola ryżowe są po prostu prześliczne, nie? Dobra, także zróbmy sobie boksa na te poczki stare, na naszą ekipę PvP. Niech to będzie boks, może być boks 16. Co my sobie poekspimy? Może Charizarda? Nie no, setny level, to bez sensu. To co, weźmy sobie może jakieś shiny na początek do drużyny, na przykład tego Iron Valianta. I może Knuckle Stacka, to będą dwa Pokémony, które na dobry początek, w sumie mogą być. I może jeszcze Glimore. Resztę sobie będziemy w miarę tutaj przebywania w regionie łapać po prostu. Tu jakieś korfisze, łuperki, te sprawy. Dobra, dobra, weźmy tutaj przedmiot. Awakening. Słuchajcie, jeśli będzie sens zbierać Pokédex, najwyżej sobie zrobimy też live'a po prostu z Pokédexu, myślę. Bo może jest jakiś na przykład specjalny shiny charm albo coś takiego tutaj do tego regionu Kitakami, który jest na przykład za uzupełnienie całego Pokédexu Kitakami. Może jest coś takiego na przykład, więc dobrze by było się dowiedzieć. No skakać nie możemy niestety i wspięcie się będzie dosyć ciężkie bez naszego Koraidona sympatycznego. Dobra, zobaczmy z tym typem, ale tutaj gangster. Ej, nie za blisko mnie stoisz, byczku? To takie się zrobiło trochę niezręczne. Shinsaku de Rufian jest i nasz shiny Iron Valiant. Trochę tych shiny tam złapaliśmy w postgame'ie, łapiąc sobie na shiny huntingach poczki
w podstawce, także będzie okazja może część z nich tutaj wykorzystać. Exp-share wiadomo działa, także wszystkie poczki gdzieś tam się expią, teraz będzie Ekans. Także wejdziemy tym Knuckle Stackiem. No widzicie, ja nie trenowałem Knuckle Stacka w podstawce, także teraz dobry moment, żeby po prostu troszkę zrobić urozmaicenie. On jest śmieszny, wygląda bez kitu jak z Minecrafta, a w trzeciej formie też w ogóle, także ciekawe kiedy on nam ewoluuje. Może trzeba mieć jakiś tam przedmiot albo coś. Najwyżej jak mnie ewoluuje po level upie, to sobie to sprawdzę. No, ej, super efektywnie, ale zobaczcie, wcale nie tak mocno weszło. On ma w sumie dwa levele więcej ode mnie. No nie są to moje najsilniejsze pokemony ewidentnie, ale przynajmniej będzie wyzwanie, no nie? I będzie też okazja potrenować po prostu inne poczki, których do tej pory nigdy w swojej karierze, przynajmniej w tej grze, w tej generacji, nie trenowałem. No i dobra, Ekans pozamiatany. Pytanie, czy trenować Spinaraka? No bo tak mi się kojarzy trochę nostalgicznie z Johto, tu jest jakiś Sewaddle w ogóle. Lepiej iść do Community Center. Aha, zboczyłem zbyt daleko z trasy niestety, moi drodzy. Szkoda trochę, bo chciałem sobie pochodzić bez kitu. No trochę można pochodzić. Trochę tam nie zaszkodzi, nie? Ale jakoś zbyt daleko nie można się niestety oddalić. Nasze pola ryżowe robią się złote i wtedy będą gotowe do sianokosów. Ewidentnie to jest Japonia. No jeszcze taka kultywacja ryżu to wiadomo, że mogłaby być na przykład w Chinach, no ale powiedzmy sobie szczerze, że to jest Japonia na 1000000%. Ciekawy jestem, czy ktoś znajdzie z fanów na przykład właśnie jak to się odnosi do mapy prawdziwej Japonii. Czy to jest jakaś konkretna prefektura w Japonii, tak jak na przykład Kanto to prefektura Kanto, Johto to też jakaś sąsiadująca prefektura, w której jest Osaka, Kyoto, Shino to jest wyspa Hokkaido, Hoenn to nawet nie pamiętam w sumie, ale też odpowiada jakiemuś tam regionowi prawdziwemu w Japonii. Ciekawe, czy ten region Kitakami to też jest jakieś prawdziwe miejsce. O, nowe postaci. Oni byli gdzieś tam w trailerach, ja widziałem ich już wcześniej, także to są dosyć kluczowe dla fabuły. Siostro, zobacz, ktoś tu jest. Ale mają grzywki. Że oni cokolwiek widzą w tych grzywkach. Och, to ty jesteś jedną z osób, które przyjechały z regionu Paldea, tak? Wow, ale fajnie. Ej, Kieran, cicho. Jestem Karmin. Nie możemy po prostu pozwolić komuś takiemu jak ty wejść do miasta Mosui. Jeśli naprawdę chcesz wejść, musisz ze mną zawalczyć. Ej, no siostro, po prostu chcesz walczyć. Nie mów, że to z jakiegoś konkretnego powodu. Mówiłam ci, żebyś był cicho. Ach, zignoruj mojego młodszego brata. Dobra, po prostu zróbmy to na pozycję. W sumie fajny jest design tych postaci. Ta dziewczyna taka szczupła, wysoka. Nietypowy w sumie wygląd, jak na postać w świecie Pokemonów. Jest taka jak tyczka normalnie. Siatkarka. Karmin. W sumie jestem ciekaw, jak będą karty Pokémon z nią. Full arty jakieś. Czy ludzie będą płacić bojąskie kwoty za te karty? No bo jednak dosyć ciekawie narysowana postać. Dobra, jest i Pucienka. Wejdziemy Moonblastem, super efektywnie. Proszę bardzo. W ogóle wbijamy do jakiegoś miasta w innym kraju Pokémonem, który w ogóle nigdzie nie istnieje, bo to jest paradoks Pokémon, więc oni nie powinni mieć pojęcia w ogóle, że taki Pokémon istniał. Przecież ludzie mają szkoły, mają internet, mają telewizję, wiedzą, że taki Pokémon nie istnieje nigdzie na świecie i do tego shiny. Nikt nie jest zdziwiony, nie? No ale wiadomo, że to jest takie trochę umowne to wszystko jednak w grach Pokémon. Natomiast fajnie jest właśnie, kiedy w grach na przykład RPG NPC reagują na przykład posiadany pancerz, posiadane bronie, naszą historię, jakie questy zrobiliśmy wcześniej. Wiadomo, że Pokémon to nie jest takie prawdziwe RPG z krwi i kości, to jest bardziej takie JRPG, tak? Japoński RPG. One się też rządzą troszkę innymi prawami, wiadomo. Można to porównać bardziej do gier w stylu Final Fantasy, może Dragon Quest. Chociaż też nie do końca. No, Pokémony to jest taki swój właśnie osobny bardziej gatunek. Ale cały system walki właściwie no, jest wzięty żywcem z japońskich RPGów, czyli walka turowa, wybór po prostu akcji, cztery ataki na przykład do wyboru. Wiadomo, że tam w starych finalach no było więcej, bo można było magię, można było atak, można było jakąś abilitkę użyć. Jeśli miałbym pod jakiś gatunek podporządkować Pokémony, to ewidentnie pod JRPG. Fajnie, super efektywnie kamiennym, ale ten Knuckle zaraz mi padnie, on ma resztkę życia i jeszcze jest truty. Także szkoda, bo sobie nie poekspi, ale zaraz będzie centrum Pokémon, pewnie tego podleczymy. Biedny Knuckle Stack. On był solą tej ziemi. Wy jesteście solą tej ziemi, Knuckle Stacki. Przetestujmy sobie Glimorę. Polchagajst, nowy Pokémon! Nowy Pokémon, nie było go wcześniej. On jest dopiero z DLC. Polchagajst to jest taka odmiana Poltigeista z regionu Galar. Bo wiadomo, to jest taki w ogóle śmieszny, nie wiem jaki on ma typ nawet, pewnie może drawiasty? To Poisonem sobie wejdziemy w niego. Poltigeist nawiązuje do kultury brytyjskiej picia herbatki, tak? Ale Polchagajst nazywa się tak, bo cha to jest po japońsku herbata i on reprezentuje tą japońską zieloną herbatę, matcha i japońską ceremonię herbacianą i tak dalej, więc fajnie i bardzo mądrze, że zrobili taki, to nie jest regionalny wariant, to jest inny Pokémon, ale taką po prostu odmianę Pokémona, powiedzmy,
To niemożliwe, że mnie pokonałeś, ale się ręce trzęsą. Kobieto, musisz się kiedyś uspokoić. Weź sobie meliskę wypij. Nie mam wyboru, jak tylko wpuścić cię do miasta, ale pod warunkiem, że zostaniesz moim podwładnym i będziesz robił wszystko, co ci rozkażę. Hej, co wy tutaj robicie za zamieszanie? Oho, kłopoty. Kiki, zmywamy się stąd. Ale poczekaj, siostro. Jest i słuchajcie, nauczyciel. Ale jakie ma kimono? Jakby ćwiczył normalnie karate albo judo, ale nie miał pasa żadnego po prostu wokół biodę. To ja jestem tutaj właścicielem Community Center w Mosui. Będę opiekował się waszą grupą podczas wycieczki. Mam nadzieję, że te dzieciaki wam nie przeszkadzały. Nie jakoś szczególnie. Nie wiem, co zrobić z tą Carmin. Zawsze są z nią kłopoty. Co? Członek twojej drużyny poczuł się źle? Pójdę tam i pomogę im. Zajmę się wszystkim, a ty rozgość się w Community Center. Do zobaczenia niedługo. Okej, panie Łysy, dzięki wielkie. Sympatycznie ten Łysy. Ale teraz tak, możemy się, słuchajcie, rozejrzeć. Tutaj mają słajnapka sympatycznego i jakąś sympatyczną ciocię. O, idzie jakaś typiara, słuchajcie, też w kimonie, zobaczcie. No fajne mają te kimonka, takie eleganckie, eleganckie naprawdę. Jest i Hut. Ten region mi się tak kojarzy właśnie z czymś pomiędzy Johto a Hoenn. Może ten region leży gdzieś właśnie na pograniczu tych dwóch regionów. No muszę sobie przed kolejnym odcinkiem ogarnąć właśnie, poczytać jakieś tematy na necie na ten temat. Tematy na ten temat, ale jestem... Bogate słownictwo to się nazywa, moi drodzy, po prostu. Bogate słownictwo. Jakiś sklepik. Dzień dobry, pani kochana. Co tu można kupić? Można kupić ubrania! Dobra, można kupić ubrania, słuchajcie. Bijemy na alarm. Można w końcu się przebrać z tego głupiego mundurka. Nie! Znowu tylko skarpety i rękawiczki. Nie, no może potem dostaniemy, słuchajcie, te ubranka, co oni tu mają. Może te kimonka albo coś takiego, byłoby spoko. Ty, jaka opalana typiara. Gyaru się nazywają takie typiary w Japonii. Teraz już ta moda chyba, ja nie wiem, czy ona jeszcze istnieje, ale tak z 10-20 lat temu, no to rzeczywiście podobno dużo lasek w Japonii właśnie ubierało się w stylu gyaru. Gyaru tak jak girl po angielsku, czyli po prostu chciały wyglądać jak białe lasy. Farbowały sobie włosy na blond, chodziły na solarium, żeby być opalone. No i ubierały jakieś tam europejskie ubrania. To ciekawe w sumie, że u nas są osoby, które tak są zafascynowane na przykład japońskim ubiorem. Wiem, że w Polsce są na przykład lolity, czy jakieś tam inne entuzjastki japońskich sukienek różnych itd. U nich są na przykład ludzie zafascynowani, no, zachodnim ubiorem, nie? Dobrze, że jeszcze nie ma, słuchajcie, w Japonii ludzi, którzy chodzą w polskich strojach ludowych na co dzień, nie? Bo to by było po prostu szczyt wszystkiego. Kushi, dziękuję ci za to, że sprowadziłeś tego Łysego. Twój koleżka już czuje się dużo lepiej. No dobra, słuchajcie, to jest Community Center. Tutaj będziecie podczas swojego pobytu w Kitakami. Chciałbym, żebyście wy i uczniowie z Akademii Blueberry byli razem, ale no jednak będziecie tylko tam wy, uczniowie Akademii Naranja. Och tak, więc tamte dzieciaki były oryginalnie stąd. Kto był oryginalnie stąd? Tamta Akademia Blueberry? Myślałem, że są z Unowy. A nie martwcie się swoimi butami, możecie zostawić je na nogach. Co? Przecież w Japonii się ściąga buty, jak się wchodzi na podłogę. Come on. No dobra, powiedzmy sobie szczerze, po prostu nie chciałem się robić animacji ściągania butów i tyle, zwyczajnie po prostu, i tak to wyjaśnili. Ta kwestia dialogowa no musiała się pojawić z jakiegoś powodu, na pewno ludzie w Japonii by się dziwili teraz grając w to: ej, czemu nie ściągam butów, o co kaman, skoro to jest Japonii, powinien ściągać buty. Słuchajcie, każdy z was ma prywatny pokój, zawsze możecie poprosić o pomoc tutaj panią przy biurku. Dziękujemy za gościnę. No proszę, jacy grzeczni uczniowie. To może teraz wszyscy zjemy kolację i to już będzie koniec na dzień dzisiejszy. Dziękujemy za jedzenie. Tylko odgłosy dali. Nie chciałem się robić animacji jedzenia. No wiecie, no Pokémon to jest biedna firma. To jest bardzo niskobudżetowa gra. Oni mają mało pieniążków ze sprzedaży maskotek, kart Pokémon i tak dalej. No muszą tutaj oszczędzać, no niestety, życie. Ale wiecie, podobno w przyszłym roku ma wyjść drugi Switch. Nowa wersja Switcha, nowa wersja, nowa konsola. Podobna trochę do Switcha. Nowe Nintendo po prostu i zwyczajnie. Ma być zbliżone swoją mocą gdzieś tam do PlayStation 5. Trochę gorsze niż PlayStation 5, ale według przecieków ma mieć procesor, RAM zbliżone do PlayStation 5, więc kolejna gra Pokémon, 10. generacja. Mam nadzieję, że już będzie to wszystko wyglądać dużo lepiej też wizualnie. Dzień dobry, czy wszyscy dobrze spali? Od dzisiaj dołączają do nas uczniowie z Akademii Blueberry. Jestem Carmin, miło mi was poznać. Wy cudzoziemcy, znaczy się goście z Paldei. Ja jestem Kieran. Carmin i Kieran dorastali tutaj. A, to już rozumiem, czyli wszystko się zgadza. Carmin i Kieran, oni są jakby Japończykami, ale potem emigrowali do Stanów Zjednoczonych, mieszkają w Nowym Jorku, w Unowie. Przyjechali tutaj na wycieczkę szkolną, dlatego że po prostu są stąd i pochodzą nawet chyba z tej miejscowości, albo z tej okolicy po prostu. Musicie podzielić
rozdzielicie w pary, będziecie musieli znaleźć 3 napisy, znajdziecie tam fragmenty starej baśni przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Przeczytajcie je i nauczcie się czegoś o naszym domu. Jak ukończycie to zadanie, poprosimy każdą parę o zdjęcie przed napisami. To jest taka wasza wycieczka po Kitakami. Nauczcie się wszystkiego, co możecie. To na pewno jest ciekawsze niż słuchanie mojego ględzenia, prawda? Wspaniale, co za innowacyjny pomysł na aktywność grupową. Och, i mam również prezent dla każdego z was. Roto Stick. Jesteśmy kije samobije, słuchajcie. Jakieś patyki. A, stick do selfiaczy. Jeśli naciśniesz X podczas selfie mode, możesz zrobić zdjęcie z większej odległości. Yeah! Wyobrażacie sobie zapłacić 130 zł za DLC po to, żeby móc sobie robić zdjęcia w grze z większej odległości. Znaczy wiadomo, zapłaciliśmy za grę 130 zł, ale taki feature, czy ktokolwiek go potrzebował kiedykolwiek? Ty masz na mnie kusi, czy jakoś tak, co nie? Ha, na pewno chcesz dołączyć do pary z kimś z nas. Ale to miłe z twojej strony, co byśmy bez ciebie zrobili? No tak, mój brat gapił się na ciebie od wczoraj. Ciągle o tobie mówił. Nie mógł się zamknąć ani na chwilę. Siostro, nie musisz mu tego mówić. Będę tak podkładał głos pod tego małego, bo on jest taki... Taki, wiecie, plastuś. Na pewno nie miałby odwagi sam się zapytać. Ale na pewno chciałby z tobą zawalczyć. Dobra, spoko. Spoko, plastuś, dawaj. No proszę, okazuje się, że jesteś miły. To sprawia, że mój brat jest zadowolony. Chodź, Kushi z tobą zawalczy. Co? Wow, naprawdę? Ustawcie się na pozycję. Wszyscy inni z drogi. Zróbcie miejsce. Ale ta baba się rządzi. Nic dziwnego, że jej braciszek jest taki przygaszony. W jej obecności ciężko rozwinąć skrzydła. Jak to się mówi, przebojowa kobieta. Oho, ale masz poczka. Sentret. Będzie grubo. Trochę nierówna walka. Chociaż patrząc na levele, ma level 59. O, to tak jak my. Świetnie. Fightingiem bym go walnął, ale nie mam fightinga. No to może czymś po prostu... No nie wiem. Okej, whatever. I tak leci na hita i tak, okej. Okay. Czy ta grafika jest lepsza niż w podstawce? Sami powiedzcie, jak wam się wydaje. Na pewno jest lepiej niż w pierwszej wersji podstawki, gdy jeszcze nie było aktualizacji, bo tam wszystko się ścinało, wyglądało tragicznie. Ale teraz porównując do już zaktualizowanej podstawki, to w sumie chyba jest tak samo, nie? Te modele Pokémonów nie wyglądają źle. No widzę, że szczęście jest po twojej stronie. Dobrze, Janma, przetnij się przez wiatr. Pokaż, na co cię stać. Air Cutter. Ty, super efektywne. Ała, to bolało. Czy on mi ściśnie Pokemona? Patrz, udało mu się. No tak, bo latający na fightinga. Dosyć sprytnie, dosyć sprytnie. To co, może wejdziemy w takim razie typem kamiennym? I jak to wygląda? Eno, całkiem elegancko. No cóż, mam sporo słabości. Hehehe. Dobra robota, dzieciaki. Nie ma to jak przyjacielska bitwa po to, żeby kogoś dobrze poznać. Wow, ale jesteś silny, Kushi. No, nawet nie jesteś taki kiepski. Kiki jest prawie tak silny jak ja. No cóż, musimy się dobrać w parę, prawda? Myślę, że powinieneś dobrać się w parę z Kikim. Ciekawe, czy gdybyśmy mieli Violet, to wtedy bym się dobrał w parę z Carmine. I może wtedy ona byłaby miła, a on byłby niemiły. No nie wiem, ty. No, widzę, że dobraliście się w parę. Zaznaczę na waszych rotomfonach, dokąd macie pójść. Pora na eksplorację. Jeśli potrzebujecie podków albo pokeboli, no to zawsze możecie zajść do Peaches. No dobrze, to może zacznijmy w Loyalty Plaza. To jest za tym sadem jabłkowym w zachodniej części wioski. Może przejdźmy wszystkie w kolejności. Wow, słuchajcie, zaczęło się. Poznaliśmy pierwszych przyjaciół w regionie Kitakami. Widzę, że typiara wysoka dobrała się w parę z jakimś typeczkiem z naszej szkoły. Dobra, zachodnia część to będzie tutaj rzeczywiście. Gdzie ten sad jabłkowy cały? Jakiś typiara? Co to, zdjęcia robi? Siema, typiaro. Walczymy czy coś? Kim ty w ogóle jesteś? Fajny choker. Tylko smycz zgubiłaś. Hej, nie zauważyłam cię tutaj. A ty jesteś kim? Hej, nie mów nic. Najpierw zgadnę. Jesteś jednym z uczniów, którzy przybyli z regionu Paldea na wycieczkę szkolną. Skąd wiedziałaś? Haha, to małe miasteczko, wiesz. Wieści roznoszą się dosyć prędko. Nazywam się Perrin, podróżuję i zajmuję się fotografią. To jest mój kolega, Growlithe. Zobacz, jak ten róg na jego głowie sprawia, że jest taki słodziutki. Może to dziwnie brzmi, ale może zrobię ci zdjęcie. Dobra? Zawsze jesteś taki otwarty dla nieznajomych? Martwię się o ciebie, dziecko. To po co proponujesz, jak potem krytykujesz, babo? Ale masz unikalny vibe. Wiesz, to miasteczko będzie teraz moją bazą. Może zajmiesz się tym, czym się zajmowałeś, a potem chodź się ze mną zobaczysz, gdy zbierzesz wszystkie 150 Pokemonów w regionie Kitakami. A, 150, czyli jednak trzeba Pokédex zrobić. Czyli jednak, bez zebrania całego deksu się nie obędzie. Spocznij do... No to będziemy mieli o czym robić live. O, już możemy jeździć na Koraidonie w końcu. Znaczy w końcu, w sumie to nie takie w końcu, dosyć szybko to się nastąpiło. Ale fajnie, przynajmniej tak wiecie, można normalnie się przemieszczać jak człowiek.
O proszę, trochę trenerów do walki i jest sad jabłkowy. Czyli rzeczywiście wszystko się zgadza. W sumie jestem ciekaw, czy są w regionie Hitokami jakieś pokemony, które ja bym chciał bardzo złapać. Na pewno pokemony, które są nowe i w ogóle ich nie było w żadnej generacji wcześniej, ani w żadnej grze. Czyli na przykład ten Polchageist i może te nowe legendarne pokemony tak czy inaczej. Bellsprout ma typ prawie astotrujący, także wejdźmy w niego typem psychicznym. No, elegancko, super efektywność. 2300 kaski wygrane, tutaj wszyscy zbierają jabłuszka. Wszędzie te spinaraki. Dobra, złapmy jakiegoś spinaraka do deksu, żeby potem nie trzeba było. Bo skoro rzeczywiście zbieramy cały Pokédex, no to zbieramy cały Pokédex. No cóż, rzućmy go quickballem może. Przydałoby się coś ze false swipe'em na przykład, nie? Żeby łapać pokemony, skoro mamy zebrać cały Pokédex. False swipe, jakiś paraliż, takie rzeczy. Bo bez tego to może być dosyć trudno z niektórymi pokemonami, zwłaszcza wyższymi poziomami ewolucyjnymi. O, w ogóle to jest numer jeden w Pokédexie Hitokami, ale ciekawie. Dobra, słuchajcie, tu jakieś jabłuszka, możemy je zbierać czy coś? Tu jest Sewaddle, jego też jeszcze nie mieliśmy. Także najwyższa pora to zmienić też Quick Ball. Dobrze, że mam ponad 100 Quick Balli, będzie idealnie do takiego nowego regionu. No i siedzi, no wchodzą te Quick Balle jak w masło. Przypominam, że Quick Ball działa dużo lepiej w pierwszej turze, jeśli jest rzucony. Nawet ma wtedy wyższy catch rate niż Ultra Ball. Także jest dosyć wesoło. O, Bellsprout w ogóle. Cześć, Bellsproucie. Trenujemy Bellsprouta? Trochę się czuję jak w Kanto, jak w pierwszej generacji w sumie. Może powinniśmy trenować Bellsprouta, co myślicie? Na pewno go złapmy przede wszystkim. Tak, myślę, że w sumie chciałbym trenować Bellsprouta. Szkoda, że nie ma żadnej nowej regionalnej formy czy coś, byłoby ciekawie na pewno. Chociaż nie wiemy, no bo dopiero dzisiaj jest premiera gry, jak to nagrywam, ale coś czuję, że raczej nie ma, bo już bym pewnie wiedział. Na Twitterze już pewnie by ktoś o tym napisał i już by były przecieki w sumie od tygodnia. Ale ten właśnie Pokédex jest taki bardzo nostalgiczny, jest bardzo dużo Pokémonów z Kanto, z Johto, z Hoenn. Także fajnie ten region tutaj się prezentuje, nie powiem, że nie. Dobra, zbieramy tutaj jakieś jabłuszka. O, to jabłuszko jest potrzebne do tego. Tego Pokemona na Apple. Jak on się nazywa? Appleton? Jakoś tak, ten co ma taką... Co wygląda jak po prostu smok w jabłku, nie? Także to jajko będzie nam potrzebne do jego ewolucji na pewno, jeśli będziemy go trenować. Dyer Hitchik, tutaj coś znowu. Jabłuszko? Tak, więcej jabłuszek. O, Fomantis, to już było, to nie jest nowy poczek dla nas. No tak, bo część już wpisów jakby w deksie Hitokami mamy, bo część Pokemonów się pokrywa pomiędzy Hitokami a Paldeon. Nie jest tak, że wszystkie są tylko unikalne tutaj, no jak widzicie. W ogóle Sentretta mamy w deksie już złapanego? On był w podstawce? Nie, nie było go, także musimy też go złapać, właśnie. Część poczków jest takie, które nie było w podstawce, część jest takie, które były w podstawce. Około chyba 100 jest, 100 z hakiem jest nowych, których nie było w podstawce, nowych starych, czyli po prostu przywróconych z poprzedniej generacji, których brakowało po prostu w podstawce Scarlet i Violet. Dla mnie to jest ok, jeśli brakuje rzeczywiście Pokemonów, to dobrze, że chociaż potem są w DLC. Właśnie, o tym Pokemonie mówiłem, on się nazywa... Applin, pierwsza forma, ale mamy go złapanego. Natomiast rośnie tutaj po prostu na drzewach w tym regionie. Więcej jabłek, dzięki wielkie. Apple Juice, tego jeszcze nie było. No, trochę tu przedmiocików można zebrać i wszystkiego, ale nie wiem, czy to jest aż takie ważne dla nas w tym momencie. A, no i też musimy, słuchajcie, farmić te rzeczy z bicia poczków. Zapomniałem o tym, że to się robi w tej części, także no sorry, ale musimy cię farmić, kolego, drogi. Musimy wyfarmić jak najwięcej poczków i zebrać z nich po prostu materiały pod crafting. No niestety, tak to wygląda w tych grach, że po prostu łoimy poczki i przerabiamy je na futro na przykład. O, Ekans, cześć Ekans. Mamy cię w deksie? Byłeś w podstawce czy nie byłeś? Nie byłeś! No to łapiemy. Siedzi. Wpisów w Pokédexie, słuchajcie, nie wiem czy czytać, bo to są Pokémony, które wszyscy dobrze znamy. Z pierwszej, drugiej generacji, no to przecież nie zaskoczą nas te wpisy. Może rozłączać swoją szczękę, żeby połknąć ofiarę w całości, ale potem może być zbyt ciężki, żeby się poruszać. To w sumie jak każdy wąż boa, nie? O, i chyba tutaj musimy dojść, żeby spotkać się znowu z naszym sympatycznym koleżką. Na którego siostra mówi zdrobniale Kiki. Tutaj jakieś piękne rzeczy na podłodze. O, gadamy sobie z naszym poczkiem, jest niewiele wyższy od nas w sumie ten... Iron Valiant. Jest i napis, słuchajcie. W pokemonowym języku. Loyalty Plaza. Ty! Tak się właśnie zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem pokemonowa odmiana języka japońskiego u góry, a pod spodem jest napisane w pokemonowej wersji języka angielskiego. Czyli napisy są dwujęzyczne jakby. Ja wiedziałem, że świat pokemonów ma swój własny alfabet, ale nie wiedziałem, że ma różne w różnych jakby regionach. To ma sens, no bo wiadomo, że w większości świata pisze się w alfabecie łacińskim najczęściej. A w Japonii nie, w Japonii, no oni mają swój własny alfabet. Czy nawet nie alfabet, tylko sylabariusz. Rotom Phone App, słuchaj, dajesz apki do Rotoma. Jestem podróżującym programistą aplikacji. Mam dla ciebie nowy feature. O, dostałem upgrade naszego telefonu. A, mamy nowe tło. Tak, mamy teraz tło Legends Arceus, bo mamy telefon w motywie Legends Arceus. Spoko, Loyalty Plaza.
Tu jest jakiś napis. A, to jest ta tablica, słuchajcie. Dowiadujemy się o pierwszym fragmencie legendy. Jest Ikiki. Przepraszam, czy przestraszyłem cię? Mieliśmy przeczytać ten napis, prawda? Ja już znam tę historię, ale ty możesz ją przeczytać. Dawno, dawno temu był straszliwy ogr w krainie Kitakami. Ogr zamieszkał u podnóża góry, za wioską, strasząc każdego, kto zapuścił się w tamte strony. Pewnego dnia ogr zszedł z góry, bardzo wściekły. Jakimś łutem szczęścia Okidogi, Munkidori i Fezandipiti były w tamtym miejscu. Trzy Pokemony poświęciły swoje życie, żeby odegnać ogra i wysłać go z powrotem w góry. W podziwie ludzie z wioski nazwali to odważne trio lojalną trójką. Ich szczątki zostały pochowane, a statuły zostały wzniesione. Lojalna trójka. Ich statuetki są tam. Nie sądzisz, że ten ogr z opowieści brzmi dosyć fajnie? No pomyśl, on był bardzo samotny i napadło go trzech na jednego. Ale ogr sobie poradził. Ale większość ludzi pomyślałoby, że ogr jest po prostu straszny. A ja myślę, że nie warto się go bać. Kiedy byłem mały, wbrałem się w góry. W nocy. I nigdy nie spotkałem ogra. Chłopie, ty teraz jesteś mały. Już weź tak o sobie nie mów, że jesteś taki dorosły, bieku. Masz 11 lat. Czy możesz na swoim smartfonie zrobić nam zdjęcie? Ale ma fajny ten gest. Taki trochę niezbyt pewny siebie. Wow, wyszło super. Bardzo dobrze robisz zdjęcia. Wiesz... Nie chciałem iść na tą całą wycieczkę, ale myślę, że może być dosyć fajnie. Koniec końców to moje rodzinne miasto i mogę rozmawiać z tobą, Kushi. Może zrobimy piknik? Chcesz kanapkę? O, właśnie, powiedział magiczne słowo kanapka, słuchajcie. To nie jest kaiju, to Koraidon. Aha, kaiju to demony z japońskiej mitologii. Nazywa się Koraidon i jeździsz na nim? Nigdy nie widziałem takiego Pokemona. I zawsze wychodzi z Pokebola, gdy słyszy słowo kanapka? Naprawdę jesteś taki silny, Kushi, jesteś wyjątkowy. Już weź tak nie słodź, byku. Znajdźmy kolejny napis. Musimy wrócić się do miasta, a potem przejść przez taki most i wspiąć się na górę. Do zobaczenia później. W ogóle nie wierzę, że nie chciałem się zrobić animacji, że on chodzi za nami. Więc po prostu on znika i spotyka się z nami później. Mieliśmy być w parze. Naprawdę, już nie mogę się doczekać na nowego Switcha, słuchajcie. Na Switcha 2, Nintendo Switch 2. Nie wiem, czy tak będzie się nazywał, pewnie nie. Ale to będzie spoko. Jeśli rzeczywiście ma być prawie równie mocny jak... Play 5, właściwie bardziej jak ktoś pisał na Twitterze, że bardziej jak Xbox Series S, no to i tak jest dobrze. I tak będzie prawdopodobnie 4K obraz, grając na telewizorze. Może być naprawdę, naprawdę dużo lepiej, jeśli chodzi o przyszłe gry Pokémon. Nie mówię, że teraz jest źle w Scarlet i Violet, chociaż bardzo dużo ludzi narzeka na jakość grafiki na przykład tych gier. Dla mnie no jest to jeszcze taka akceptowalna, wiadomo, że to jest takie bardzo umowne i tak dalej. Ty, rzeczywiście są pomniczki takie małe tych Pokémonów, bardziej taka kapliczka dla nich. Jakby oni byli po prostu jakimiś tutaj bóstwami, nie? Fajnie to wygląda, naprawdę pięknie, podoba mi się. Jak się robiło te zdjęcia? O, jest selfie. No rzeczywiście można sobie zdjątko zrobić z różnymi rzeczami. Może to nie jest takie głupie, jakby się wydawało, co tu jest napisane, słuchajcie, na tej kapliczce. A, nie da się przeczytać. To właściwie jak musimy ruszać dalej, to musimy. Przynajmniej się trochę rozejrzymy po okolicy jeszcze bardziej. Widzę jakiś przedmiocik. Ty, w sumie już mamy tego, to możemy już latać, nie? Także weźmy się, rozpędźmy może. O, ładnie. I teraz wyskoczymy. O, i weźmy sobie, przelećmy to wszystko po prostu. Ty, możemy w sumie wlecieć prosto do miasteczka, nie? Tu jest jakiś domek w ogóle. Fajnie też tak jest oglądać troszkę właśnie z lotu ptaka, bo wtedy lepiej się jakby... O, aż mi się zakręciło w głowie. Nie lubię spadać w grach. Ja po prostu jak spadam gdzieś w grach, to czuję się jak ja bym spadał. Nie wiem, czy też tak macie. Patrząc z góry bardzo ładnie można rozeznać teren lepiej moim zdaniem. O, jest słuchajcie jakaś para. Babcia i wnuczek, nie wiem. Ale co oni mają na sobie, ty? W ogóle co to jest za rodzaj kimona? Nasza pozytywna energia płynie. Ja bym chciała wykupić całe to powietrze z Kitakami. Cały czas myślisz tylko o metropolitańskich pomysłach. Doceniam twoją chęć mówienia prawdy, Billy. Ty, podoba mi się to. Oni są taką typową parą Amerykanów, którzy jadą do azjatyckiego kraju, żeby przeżyć taką duchową przygodę. Też znacie takich ludzi? Och, muszę tutaj oczyścić umysł, jadę do buddyjskiej świątyni w Nepalu medytować, nie? To są oni właśnie. A potem i tak sobie robią tylko selfie w tej świątyni. Och, moja ukochana, jak zmarnujemy dzisiaj nasz czas i nasze pieniądze? Spójrz, to jakiś wieśniak, gapi się na nas. Tak, to rzeczywiście przedstawiciel pospólstwa. Niesamowite. Co za pospólstwo? Żywy, oddychający wieśniak. Co zrobimy, Billy? Może powinniśmy ścisnąć jego rękę?
Może poprosimy o autograf? Uspokój się, kochanie, spójrz. Ten wieśniak nigdzie nie idzie. Przepraszam, nie codziennie spotyka się takiego wieśniaka, wiesz? Przepraszam, panie wieśniaku. Czy może chciałbyś zanurzyć się w pojedynku z moimi pokemonami? Jeśli mnie pokonasz, dam ci bogactwa, których nie jesteś sobie w stanie wyobrazić. O proszę, ulubione zajęcie mojej ukochanej. Rzucanie resztek po spulstwu. Przyjdź do mnie, gdy będziesz gotowy, wieśniaku. To było takie śmieszne, w sumie ten dialog był taki gruby. Weźmy w sumie jakiegoś mocnego poczka, żeby na pewno ich zaorać. Możemy wziąć naszego Tinkatona, którym w sumie graliśmy dosyć długo, bo jeśli rzeczywiście mamy dużo kasy dostać za tę walkę, to fajnie by było wygrać. Czy zawalczysz ze mną? Tak, tak, tak. Ja, przewodnicząca Pada Realty, zmiażdżę cię, wieśniaku. Realty to jest chyba co, jak oni sprzedają nieruchomości, tak? Czy ona jest jakąś prezeską firmy od nieruchomości? Ty, ale jakie mają luxury bole. Nawet to się zgadza. Z profilem. W sumie to jest fajne, jak oni tutaj przedstawili te osoby. Dosyć ciekawe, dosyć ciekawe. Zróbmy sobie, nie wiem, Swords Dance'a. No ma tylko jednego Pokemona, to w sumie nie ma sensu. No to wejdźmy Playraffem od razu i spadnie na hita na pewno. No, dokładnie. Troszkę expa wpadło, świetnie. Więc tak walczy pospólstwo. 17 tysięcy pokedolarów nam dała. Okej, okay, rzeczywiście. Takie walki to mi się opłacają. Ale jakie te ubranka mają, to widać, że to jest jakiś Louis Vuitton albo coś takiego, nie? Posłuchaj mnie, wieśniaku. Najważniejsza rzecz na temat pieniędzy jest taka, jak ich używasz. Wydaj tą nagrodę na coś ważnego, na przykład inwestycje w siebie. W sumie to nie była zła porada, generalnie tak. Całkiem spoko. Posłuchaj, Billy, chciałbym zobaczyć ten wodospad w Paldei, ale dopiero przyjechaliśmy do Kitakami. Czyli tak, oni teraz będą pojawiać się w różnych miejscach i dawać nam dużo kasy. To w sumie bardzo spoko, bo chyba dodani są oni rzeczywiście jako NPC po to, żeby łatwiej było zarabiać dużo kasy w dodatku. Ty, a jak wejdę w mapkę i przekroczę do mapy Paldei, tu jest jakiś wodospad, nie? Ciekawe, czy oni bez kitu tam będą. O ile to chodzi o ten wodospad. Ciekawe, czy mogę to sprawdzić. Polećmy tam. Ty, mogę sobie latać jak mi się podoba między Paldeą a Kitakami samolotem w dowolnym momencie. Nie żeby loty kosztowały krocie, nie? No ale spoko. Zainwestowałem w siebie ich pieniądze. Ale w sumie w tej grze loty są darmowe, więc spoko. Ty, jesteśmy bez kitu przy tym jeziorze i tu gdzieś jest bez kitu wodospad? Ktoś coś pamięta? Tu jest wodospad, nie? I co, oni tutaj będą teraz? Myślicie? No jest i wodospad, elegancko. Może oni są na samej górze na przykład, nie wiem, albo na dole gdzieś. No ja ich tutaj nie widzę, nie? Jak ktoś z was coś wie, gdzie ich potem znaleźć, żeby jeszcze więcej zarobić, to prosiłbym właśnie o informacje w komentarzach. Bo przyjechałem bez kitu pod największy wodospad tutaj w Paldei, no i nie ma ich, nie? O, zrobiłem walkę i ewoluuje nasz Knuckles, tak? Ale dobrze, słuchajcie, przyda się, bo on był taki sobie, słuchajcie, w tej drugiej formie. Może teraz będzie jako Garganką miał lepsze, chociażby ruchy właśnie, Hammer Arm. Czy to jest jakiś jego signature move? Hammer Arm? No jeszcze raz się rozejrzę przez chwilkę, ale jakby... No ewidentnie ich tu nie ma, nie? Przełączamy sobie na mapkę Kitakami i wracamy do miasta w sumie. Odlećmy poczki u tej typiary. W ogóle zamiast centrum Pokémon tutaj jest jakaś po prostu taka uliczna typiara. Ciekawe to jest, nie powiem. Dobra, czyli z tej strony miasta byliśmy, to musimy iść właściwie tutaj, do tej strony miasta. I właśnie za mostem mówił, nie? Za mostem i wspinać się wzwyż góry. Tu będzie jakaś walka, widzę już. Możemy robić w sumie te walki. Póki nie zbierzemy jakiejś dobrej ekipki z dobrymi levelami, no to zawsze jest to jakaś opcja. Wiecie, dostaje się za to expa. Nieraz też się dostaje potem różne nagrody. Znaczy w podstawce tak było, że chyba jak się z wszystkimi trenerami na danej ścieżce zawalczyło czy coś, to była jakaś nagroda. Tutaj no dopiero się przekonamy, nie? Czy jest coś takiego. A, miałem tego Tinkatona w sumie schować, bo on jest zbyt mocny w porównaniu do pozostałych pokemonków w mojej drużynie. Albo damy go na koniec drużyny po prostu, jakbyśmy mieli jakąś sytuację, gdzie mielibyśmy przegrać. A do tej pory po prostu możemy expić te poczki, które mają najniższe levele, no nie? Bo jednak niby jest exp share, ale te poczki, które nie biorą udziału w walce, no to dostają mniej expa niż ten, co bierze bezpośrednio udział w walce. No i on dał nam 2000 pokedolarów z hakiem, także jest ewidentna różnica. Tamci bogacze, no dali nam dużo więcej, nie? Chyba jakby gęstsza trawa jest w tym regionie, nie? Znaleźli tyle mocy obliczeniowej, słuchajcie, w Switchu, żeby jednak zagęścić trawę. Po prostu plansza jest mniejsza niż Paldei i może dlatego im wystarczyło ramu na zamieszczenie tej trawy tutaj. Co to są za pokemony? To jest zwykły Seed do Pokédexu. Dobra, złapmy go. O, widziałem tam też Sentreta z tyłu. To znaczy się Fureta, bo Sentreta już mamy w deksie, a Fureta nie, czyli jego ewolucji.
Może wcale nie będzie tak źle zabrać 150 Pokémonów. Może nawet zrobimy to w ramach odcinków. Nie trzeba będzie robić z tego live'ów, bo w sumie nie jest to aż takie chyba trudne. Zobaczymy jak ten furecik. I zresztą wiecie też, ja muszę wam powiedzieć a propos takich komentarzy, że gra jest kiepska, bo nie było od początku wszystkich Pokémonów z wszystkich generacji, bo dużo to się podnosi ten temat, że o, oni są leniwi, za mało tam zrobili, wiecie, animacji i tak dalej, nie chciałem się dawać wszystkich Pokémonów, ale też zrobiliby bardzo dużo strzał w stopę, gdyby dali od razu wszystkie Pokémony, bo potem co dodać w dodatkach, po pierwsze, a po drugie, jakby gra by szybko umarła, no bo jednak na przykład PvP na tym polega, że masz jakąś pulę Pokémonów do wyboru, i część z nich będzie dobra na PvP, część będzie niedobra i po prostu trzeba wybrać te, co są aktualnie najlepsze i stworzyć wokół tego, powiedzmy, drużynę jakąś. Ale jednak po prostu po roku, na przykład jak wychodzi DLC, no to jednak są nowe Pokémony i trochę się odświeża te Pokémony używane w PvP. I ta scena PvP, powiedzmy tak, nazwijmy to kwitnie, no cały czas coś się dzieje w tym PvP, że po prostu cały czas... no jest troszkę inaczej. Po premierze tego dodatku na pewno w PvP już tacy topowi gracze na świecie no będą używać po prostu innych Pokémonów niż do tej pory, bo może któryś z tych, które są dodane w dodatku po prostu będzie lepszy. Także wiadomo, że to tak trochę odświeża grę, daje więcej możliwości na dodawanie Pokémonów po prostu, czy to w eventach, bo było dużo Pokémon dodanych w eventach, na rajdach po prostu 6 poziomu, chociażby Charizard, inne startery z pierwszej generacji, startery z 8 generacji, to wszystko było dodawane na eventach, tak? Plus do tego można dodawać Pokémony na DLC. Tak naprawdę, jeśli brać pod uwagę to DLC, kolejne DLC i wszystkie eventy, jakie jeszcze będą miały miejsce w historii tej gry, to może nawet zbliżą się do prawie wszystkich Pokémonów z wszystkich generacji ostatecznie. Może, maybe baby, więc... To nie jest tak, że oni nie chcieli nam dać tych Pokémonów, tylko po prostu jakoś chcieli to rozłożyć w czasie, może żeby gra po prostu dłużej też żyła. Ja to rozumiem, no i żeby sobie więcej zarobić, to też rozumiem, tak? Ja nie jestem przeciwnikiem tego, żeby jakby firmy zarabiały na swoich grach, to jest okej. Dopóki to nie jest takie, wiecie, predatorskie zarabianie, że wyciągają jakieś bojońskie kwoty za rzeczy, które są niezbędne, powiedzmy i tak dalej. No DLC to jest taka norma w dzisiejszych czasach, że się kupuje dodatki. Nawet już 20 lat temu to była norma, tak? Kupowało się dodatki do, nie wiem, do Baldur's Gate'a dwójki, do Gothic'a dwójki. No to tak w grach jest, że trzeba zapłacić za dodatek po jakimś czasie, jeśli chcesz więcej kontentu i tyle. Ja w sumie nie mam z tym problemu. Fajna była zrównoważona gra w podstawce, teraz jest ciekawie, bo są nowe, w cudzysłowie, Pokémony w dodatku i spoko. Ty, tu jest jakiś w ogóle o co tutaj common, nie? Weźmy tu. Sentru! Siema Sentru, byku. O, tam jest jeszcze Swinub. Ciekawe, nie powiem, że nie. Sentru, nowy poczek. Nowy stary poczek. Czy trenować Sentru? Ja trochę nie mam pojęcia, jak ugryźć tą generację, nie? Nie wiem, czy sobie po tym filmie nie obejrzę jakiegoś filmiku na necie, jakie są Pokémony dostępne tutaj w tej genie. I wtedy dopiero zdecyduję, pod jaką drużynę robić. Ja muszę mieć jakiś plan, żeby to miało ręce i nogi, żeby jakby były Pokémony uzupełniające się nawzajem, a nie, że na przykład będę miał trzy typy ziemne, no nie? Słuchaj, noobku. Czy ja cię mam, ty mały noobku? A, i w ogóle w tym nowym Switchu, sorry, to są przecieki, tak? Nieoficjalne info, ale generalnie ma mieć Ray Tracing! Ma być Ray Tracing! Także 10. generacja Pokémonów, przygotujcie się, moi drodzy, że w końcu Ray Tracing i mam nadzieję, trzymam kciuki za nich, że w końcu będą dialogi mówione. W tylu RPGach japońskich na Nintendo Switchu są dialogi mówione. Grałem ostatnio w Fire Emblem, piękne dialogi mówione, wszystkie kwestie dialogowe ładnie przeczytane, zagrane przez aktorów głosowych z Japonii, bo ja po japońsku wolę grać w gry. Jeśli jest do wyboru głos japoński, czyli oryginalny, albo głos angielski, dubbing angielski, to wolę zawsze po japońsku, no bo zawsze dubbing będzie gorszy niż oryginał, a po prostu po napisach to i tak wiesz, co oni mówią, nie? Dragon Quest 11 też jest na Nintendo Switcha, też jest dubbing, znaczy dubbing, to po prostu są aktorzy głosowi japońscy, bo nie wiem, czy jeśli to jest oryginalny język, to czy można nazwać to dubbingiem? O, w końcu ewolucja, słuchajcie, Bellsprouta, dobra. Dawaj Bellsprout. W sumie Bellsprout z tych trzech Pokémonów z tej linii ewolucyjnej najbardziej mi się podoba. Ja bym chciał kiedyś, żeby powstał jakiś regionalny, alternatywny wariant Bellsprouta, który jakby zostaje tym takim na dwóch nogach Pokémonem, tylko po prostu na przykład coraz większym, albo zmienia mu się kolor, albo ma więcej liści, coś takiego. Bo jednak ten Weeping Bell i ten Victory Bell to wyglądają tak po prostu śmieszkowato, głupkowato trochę. Dobra, słuchajcie, tutaj żeśmy trochę zboczyli z trasy generalnie, ale mi to jakoś nie przeszkadza. Tu rosną bambusy w ogóle. Żeby było piękniej, ciekawiej. O, Big Bamboo Shoot nawet tutaj był, żeby było potwierdzenie na moją wiedzę botaniczną ograniczoną, że tak, to są bambusy. Kushi ma rację. Zgadł, że to bambusy. Brawo. Niezły z niego bambus. A, nie walczyliśmy jeszcze z paroma osobami. No to może się cofnę. Ale minę ma nie tęgą, nie? Taka jest, widzę, zawzięta typiara. Może za te komentarze wcześniej o tych Yukatach. Tylko ty masz małą szybkość, to mi się nie podoba, wiesz, byku? To już wolę wejść Glimorą. Ja zaraz cię w ogóle przestawię na tyły. Ciężko ten Gargankle. A ja wejdę Power Jamem. Dawaj Glimora. No ładnie. No, taka Glimora to ja rozumiem. W ogóle dobry poczek, używałem go też na PvP. Używałem, ale ja jestem geniusz. Używałem go też na PvP.
walcząc na przykład chyba z Judim, on ma bardzo fajną abilitkę, jak się go bije, to on daje truciznę, nie? Jak będę miał jakieś ciężkie walki czy coś, odznakę, to on się mega przyda. Bo ktoś go wali, no to spada trucizna na niego, nie? Ale jak cię walnie drugi raz, to spada ciężka trucizna na niego, nie? Także już więcej punktów życia co turę mu zabiera ta trucizna. Więc naprawdę, naprawdę dobry poczek, jak masz kogoś takiego bardzo silnego Pokemona, z którym walczysz i wiesz nawet, że ciści się na hita albo dwa, no to chłopie, no to wystawiasz taką Glimorę i on się po prostu chociaż otruje, nie? Nawet jeśli ma większego speeda od ciebie i ty nie zdążyłbyś nic zrobić, to chociaż zdążysz go otruć. Także to są takie fajne poczki właśnie, jak masz krytyczną sytuację, już po prostu nie masz co zrobić z danym wrogiem. Wystawiasz takiego, on się otruwa bardzo mocno, ty się tam gdzieś tam rewagujesz czy leczysz i on w tym czasie po prostu spada od trucizny, nie? Dobra, tu jest taka brama, wiadomo, że to miały być chyba jakieś bramy Tori, ale zrobili takie bramy trójkątne, żeby nie wiem, żeby to nie było aż takie oczywiste, że oni nawiązują tutaj do japońskiej kultury, japońskiej religijności, no może, nie? Widziałem na przykład, ostatnio grałem w Dragon Quest 11 na Switchu, nie? Tam kapłan wygląda po prostu jakby był popem prawosławnym, nie? Jego kościół wygląda jakby to był po prostu prawosławny kościół, a leczy cię na przykład po prostu zakonnica też, nie? Także Japończycy lubią te takie wątki, powiedzmy, religijne wplatać do fantastyki. Tylko zrobili tam, się rypnęli, że jak zapisujesz grę, to musisz się wyspowiadać, nie? Żeby zapisać grę, możesz się wyspowiadać w kaplicy albo właśnie u zakonnicy. Także trochę im się porypało, no bo generalnie to się spowiadamy byczku u księdza, a nie u zakonnicy, ale gdzie by tam Japończyk odróżnił, o co tutaj kamał, nie? W tym wszystkim. Chociaż u protestantów to może można się i u zakonnicy spowiadać. Chociaż czy protestanci mają zakonnicę? Chyba nie. Dobra, słuchajcie, walimy go Power Jamem, Brave Birdem tutaj wszedł. A widzicie? I dostał truciznę, bo to mi właśnie chodziło, to mi właśnie chodziło. Dobra, on nie ma teraz trucizny, tylko właśnie jak kolejny Pokémon wyjdzie z jego drużyny, to wtedy on się otruje. To w sumie jest dobre na takie właśnie długie, trudne walki, nie? I teraz jakby on mnie walnął jeszcze raz, to jeszcze raz wypadną te kolce i wtedy po prostu te kolce, co leżą na ziemi, stają się silniejsze i one otruwają na mocniejszą truciznę. Wiecie, ja grałem w Pokémon Scarlet Violet, skończyłem to pół roku temu, może więcej, więc no nie pamiętam wszystkiego, nie? No nie są złe te dodatki. Tak, zaczynając dzisiaj pierwszy odcinek, to na razie oceniam to, powiedzmy, na mocne 8 na 10. Na pewno potem się jeszcze bardziej wciągnę i bardziej tak poznam tą fabułę i bardziej wtedy będę w stanie ocenić tak obiektywniej. No bo teraz patrząc na to, że są tylko Pokemonki jakieś tam i tak dalej, no to co? No są Pokemonki, to są. No jest nowy obszar, to jest. Wygląda prawie tak samo jak Paldea, więc no nie jest to jakoś mocno szokujące. Myślałem, że bardziej to będzie takie charakterystyczne i nowe, a nie jest. W ogóle jego Pokemony się nie otruły chyba dlatego, że latały, tak? Także latający Pokemon no nie wdepnie w toksyczne tutaj te, w toksyczne kolce, bo po prostu lata. No nie wiem, dla mnie to mega wygląda jak Paldea i to, że dodali te Pokemony ze starej generacji. Także muszę się wciągnąć w tą fabułę, w te festiwale, w te mityczne Pokemony, legendy. O, zobaczcie, tutaj już na przykład to tak wygląda mega ciekawie, nie? Takie właśnie schody jak do shintoistycznego chramu. I zamiast tych bram Tori, jak w Japonii, rzeczywiście są takie trójkąty, co jest dziwne, trochę to jest niezgodne z Legends Arceus, bo w Legends Arceus rzeczywiście to nawiązanie do japońskiej mitologii, kultury było takie bardziej wydatne, bardziej takie dosłowne, tak? Tam rzeczywiście były takie bramy. Czy chcesz odpocząć? Jabłko, tofu, o, to już widzę, że będziemy robić nowe, słuchajcie, kanapki. Mamy nowe składniki, wasabi, ryż, różne te rzeczy charakterystyczne w kuchni japońskiej. No nieźle, nieźle. A ty robisz krzesła? Jesteś jednym z uczniów z Paldei. Ja zajmuję się w wolnym czasie robieniem krzeseł. Ty, no to fajne masz hobby, byku, robieniem krzeseł. Co, zrobiłeś nam nowe krzesło i stół? Jak to jest? Sets of handmade chairs. No bez kitu dosłownie to są krzesła. Ja myślałem, czy się nie wkręcić kiedyś w jakieś rzemiosło właśnie, żeby w wolnym czasie robić, nie wiem, skórzane rzeczy, paski, portfele ze skóry na przykład. Ale szczerze mówiąc, ja nie mam tak do tego cierpliwości i takiej sprawności manualnej. Wiadomo, że sprawność manualna no by się rozwinęła, tak, od robienia tego właśnie, ale ja jakoś po prostu nie mogę zacząć. Dotarliśmy do czyli takiej właściwie świątyni. No to jest bez kitu świątynia po prostu shintoistyczna. Byłem w paru takich świątyniach w Japonii. Właśnie na wejściu jest nawet więcej tych lampionów ustawionych w takich rzędach. On jest każdy tam poświęcony w jakiejś intencji nieraz. To będzie mega ciekawe dla mnie. I właśnie takie stragany też są przed świątyniami bardzo często. Na tych straganach najczęściej się kupuje amulety. Amulety magiczne w imieniu jakiegoś tam boga poświęcone, które dają ci różne rzeczy. Na przykład możesz kupić amulet dla dziewczynki, dla chłopca, dla kobiety w ciąży. Różne są amulety do wyboru. Wiadomo, że tam płacisz ofiarę za nie i po prostu potem dostajesz taki amulet. Ale każdy amulet jest ważny tylko ileś czasu, czyli na przykład przez rok, a potem już traci swoją magiczną moc, musisz kupić nowy. No to nasze chyba różańce na przykład są lepsze, no bo u nas różaniec jak masz poświęcony, to już na zawsze. U nas po prostu kapłani mają więcej many, słuchajcie, mają wyższy poziom. Słuchajcie, to jest koniec tego odcinka, bo trochę już długo trwa, tak. Widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Subskrybujcie mój kanał koniecznie. Wow, fajna przygoda się zapowiada. Będzie ciekawie. Trzymajcie się, cześć.